Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku na kanale i dzisiaj znowu kwadratowa masakra, ale dzisiaj mamy dla was niespodziankę. Jest ze mną Szymek, cześć Szymek. Szczęść Boże, witam. Kojarzycie może ten głos, jeżeli tak to dajcie znać w komentarzach. Teraz, bo za chwilę mam powiem kto to jest. To jest Szymek Minecraft prawdziwy, naprawdę prawdziwy, to nie jest sztuczny ani podrabiany. Jest Karolek, który... Wow. Nie wziął ze sobą rolek i musi jeździć na łyżwach, ale śmiesznie tutaj. Jezus Maria. Słuchaj, bo coś zacina na Discordzie. Może mówimy się później na odcinek. To chyba tobie zacina, chłopczyku. Karolek, powiedz mi jedną rzecz, bo ja się loguję, a ty mi mówisz ho, poka, poka i ho na dół, pokaż mi to, co chciałeś pokazać. A, tam ci pokazywałem, że robię farmy jedzenia, bo się kończy i jedzenia brakuje. A dobra, Karolek, jeszcze jedna rzecz, bo dużo osób pytało na streamach, kim ty jesteś, powiedz mi, bo nikt tego nie wie. Jestem... No, jest moim kuzynem po prostu i tyle, wytyfy. A, czyli kuzyn Szymka Minecraft. A możecie razem zaśpiewać jakąś piosenkę? Nie. No bo Szymek, bo ty teraz, Szymek, z tego co wiem, to śpiewasz piosenki, prawda? Tak, ale po co mamy ci content robić? No bo przyjaciel może trochę? Nie wiem, nie wystarczy ci, że odcinek teraz robisz wszystkich zmian, które my zrobiliśmy od momentu, kiedy ciebie nie było na serwerze? Czyli od 20 minut? Okej, dobra. Uwaga, widzowie, odcinek, wszystkie zmiany od 20 minut, jak mnie nie było na serwerze. Żartuję. W ogóle bardzo mi się podoba, że bardzo długo gracie. Teraz tak, powiedz mi, Karolek, jedną rzecz. Co to jest? Bo ja tego nie wiem. To akurat ja robię. Ej, dobra. Ej, Karol, zaprowadziłem Karola na serwer i wszystko... Zrobiłeś dom, ale Karol, zrobiłeś to! Przepraszam, widzowie, ale... Wszystko jest przeze mnie robione! Przepraszam, widzowie, ale... Nie wiem, czy znacie z tej strony Szymka Minecraft, bo według mnie to zawsze był family friendly streamer, youtuber i w ogóle. A teraz żeryje, jakby nie wiadomo, co się działo, jakby 500 plus mu zabrali. Szymek, powiedz mi, co tu się dzieje? Nie, no tutaj, bo ty zrobiłeś coś takiego na krowę, co by nie było niezbyt mądre, bo mogłeś zabić przez przypadek wszystkie krowy. Natomiast tutaj jest system taki, że na górze po prostu są krowy, które po prostu się rozmnaża. Później się otwiera te dwie ten i tylko małe wpadają na dół. One się wychowują właśnie tutaj i rosną, a potem się je pali bezczelnie. I te na górze ciągle żyją wtedy. A te dispensery, czy jak to się nazywa? Dispensery lawy robią, dlatego że potem po prostu od razu mamy spalone krowy i można je od razu jeść. Dobra. Jest to dosyć brutalne, ale działa fajnie. A, rozumiem, że jak tu otworzę, ale gdzie ja mogę to otwierać? Patrz, po prostu teraz, tutaj jest coś takiego, o nie, to nie w tym miejscu przycisk, przepraszam. Na przycisk, no. I teraz tak. I teraz po prostu robicie coś takiego. O kurde. I to się szybko wyłącza. I tylko te wysokie krowy, czyli dopiero te, które wyrosną, wtedy się palą, dlatego że one są wtedy na dwie kratki wysokości. Tak, rozumiem. No i one się spalają, tam są na dole hopery i robimy dobra. To oczywiście. A kot? A kot, no nigdy się nie spali, on tam będzie zawsze. A czemu tego kota tam dałeś? Sam skoczył. Serio? No. Co ty gadasz? Miałem to jakiś zachowiec chyba. No właśnie, nie mam pojęcia, ale będzie to działać spoko, tylko trzeba więcej oczywiście tych krów na górze. I do tego nam się przyda zboże, które Karol teraz zaprowadzi chyba do zboża. Karol? Karol, któremu właśnie chyba teraz mama wbiła do pokoju, więc nie zaprowadzi nam teraz. Naprawdę? Że odcinek nagrywany mu mama do pokoju wbija? Ale to standardzik akurat. Pozdrów ciocię. Ale stoi z moją głową w ogóle. A widzowie, chciałem wam tylko się pochwalić w tym czasie, jak Karol, reklama szybka. Mam nowego skina. Jest taki król, w sensie nie to, że jakiś ego top czy coś, ale znajomy mi zrobił właśnie, przyjaciel mój dobry, Rofek się nazywa, zrobił mi skina i bardzo mi się to podoba, taki król. A Szymek też ma chyba koronkę, co nie ma, no. Szymek też fajny. Karol! Korona. Korona Kielce! Jak to się rymowało, że ten? A Karol pisze ze dwu na chwilę. Dobra Szymek, to walić Karolka, on na górę. No, a to jeszcze tam mamy jego farmę. Nie chcesz zobaczyć tej farmy? A, bardzo chcę. Sorry, że ja mam na twoim odcinku, ale jestem bardzo głodny. Mam to w dupie, naprawdę. Dobra. On robi farmę tutaj i taką podstawową, standardową. Ale zajebista farma, chodź, idziemy gdzie indziej. Total super farma. Jeju.
Ewa Farma. Ewa Farma dosłownie, naprawdę. Dobrze, że jest ze dwóch, no. Tych brzydkich rzeczy, jak ty mówisz. Ale powiem wam, widzowie, że Karolek kontentowo oddaje, dlatego wpadajcie na streamy. Pierwszy link w opisie i naprawdę ostatnio było śmiesznie. Karolek miał taki fajny żart. Nikt tego nie zrozumiał, ale było śmiesznie. Teraz Szymek mi jedną rzecz powiedz, bo ja tu byłem na chwilę u góry, dlatego włączyłem... Co tu jest, się dzieje? Lama Karolka, proszę, nie zabija. Lama Karolka, proszę, nie zabija. Proszę, nie zabija. A ona nie zabija, czy o co chodzi? Nie, no chyba tak. Nie, no chyba tak? Ona po prostu nie zabija. Nie, no chyba... Nie, no chyba tak. Nie, no chyba tak. Nie, no chyba tak. Boże, mam dzisiaj dobry humor, widzowie. Wiecie, co się okazało? Wiecie, co się okazało? Że musiałem zapłacić 2000 zł za mieszkanie, 1500 zł za... nie, przepraszam, 1500 zł za czynsz. O kurde, jest ZUS do opłacenia, za 13 minut się kończy dzień, sorry. Ja muszę zaraz się... Ale to zaraz, po odcinku. Wiesz, Szymek, że jak nie zapłacisz ZUS-u w tym samym dniu, gdzie trzeba zapłacić ZUS, to nic się nie stanie? Ja muszę. Czemu? Muszę, bo się uduszę. Spokojnie, nic się nie stanie. Tak, no, jak się spóźnisz, spokojnie. Nawet parę dni to się nic nie stanie, ale ważne, żebyś zapłacił. Dobra, ja mam pytanie. Czy te liście są parkurem, że... Nie, no to jest przejście na most, gościu. Pa. No, na razie nie ma. Widzisz, jaki parkur? Tylko, że one się zaraz zapadają i można z tego parkur zrobić. Na razie zrobiliśmy, patrz, tutaj jest wejście. Dobra, no. Znaczy są jeszcze jedno wejście jest tajemnicze, ale to nie będziemy pokazywać na odcinku, bo to zakazane jest. No i patrz, tutaj jest. O, wrócił królewicz, halo. Witam. Dobra, i teraz... Co tam mamy słychać? Git, pozdrawiam ciebie. Sztos. Pozdrawiam mnie? No. Super. Powiedziałem, ale wiedziała, co chodzi, tak? Jak pozdrawia? Ty jak mam tu wejść? Dobra, na górę, chodź. No, idę. No, idę tutaj za toma. Jest po prostu wejście, za tyby. Jest na dole wejście do Karola. Tutaj ma jego łapy. O, i tutaj w ogóle, ale poczekaj, jeszcze nie otwiera, bo to dobra. Jest od Karola, więc no. lepiej żebyś był tutaj. Dwie w momencie, godziny chyba. Ten prezent robiłem. Ej, Boże, w końcu mam odcinek z jakimiś fajnymi ludźmi. A tak to, nie, znaczy, przepraszam, Cyfer, nie obrażaj się, ty też jesteś super, ale chodzi o to, że często nagrywam odcinki sam i... A teraz jestem z Karolkiem i z... Znaczy, może cześć. Nie z Karolkiem, z Szymkiem. Okej, okay, dobra. I teraz tak, no to masz prezent dla ciebie. Mogę otworzyć, tak, Karolek? No. Otwieram, uwaga. Ale czemu? A to jest tak opening w sensie, że może być kosa? No, może być. O kurde! Otwieram, uwaga, 3! Otwiera! O, ale gówno. Szmato. Nie, ale weź jeszcze raz otwórz. O nie! Bo my zapomnieliśmy lamy tam włożyć po tym, jak pokazywaliśmy. O nie, spadłem, pomóżcie mi, ała! Jak dobra. Stąd wyjść, ała! Weź tutaj po prostu kliknij na płytkę na górze po prostu i powinieneś wydostać się, nie? O. Ale gówno, pułapka, masakra. No i pokażcie to dalej. No. Gdzie on jest? U góry. Wyżej, no. A, okay, ale wyszedł. Poddymione. Znaczy tu są no takie my na razie, my na razie zobaczyliśmy tutaj, znaczy Karol akurat robi te schody, więc to on. I co teraz? No i tutaj po prostu będą piętra po tej wieży, nie? Żeby się dostać na wieżę. Ale bardzo wąska ta wieża. O to chodzi, no bo... Nie wierzę, ale się dostałem na wieżę. Jeju. Dobra, jest. Ja muszę pójść po ale mrozi, jakiś. Ale mrozi. Okej, okay, jej. Nie no, ale dobra. Fajna ta wieża. Widzowie, żeby nie było tak, że gadam tylko z nimi, ocencie w komentarzach od 1 do 10 wieże. Jeszcze wam pokażę tylko z zewnątrz. Wiecie, interakcja z widzami. Wiecie, nie? Tak. Proszę bardzo, z zewnątrz jest taka mroczna. Szkoda, że to jest dzień teraz. Zawsze narzekam, że jest noc, a teraz... Ty, ale ja bym dodał jeszcze pajęczynki na zewnątrz. To by było super. A, nie no, tutaj jeszcze dodamy pajęczyny. Podejrzewam, że dodamy jeszcze drzewa więcej, bo to jest z lewej strony są dwa drzewka, a z prawej strony jest trochę pusto, więc zobaczymy jeszcze. I panowie, w ogóle zajmijmy się, jak skończycie to, to ja oczywiście mam pałkę, żeby nie było, że wam dyryguję, ale może zajmijmy się też terenem dookoła, bo ten teren na razie wygląda jak takie... A patrz na pana to, weź se tam stań przy tej wodzie. Patrzę. No i teraz aktualnie zrobiliśmy sobie most, popatrz, że po prostu... Idziesz sobie tędy, oj sorry, ale jedzenie mi się odbija. Szymek po godzinach ogólnie. Idziesz sobie po prostu na mur, więc to jest takie przejście po prostu pomiędzy... Oho, no jak ci się... Ale zajebiste przejście, no. To nieźle, ale to oddało to przejście, powiem ci. A jak... Aha, bo ty przyszedłeś w jedną stronę, w drugą nie.
No bo mi się w drugą stronę nie udało. Dobra, za szybko się za ten. Za ten, no. Za ten tego wału, niestety. Co to znaczy za ten tego wału, powiedz mi, bo nie rozumiem. Jezus, normalnie, no nie wiem. W sensie, że co, że za szybko ta lilia wodna, czy kwiatek za szybko, się obniżył. Albo ja nie umiem skakać po prostu. No, aha, rozumiem, tak. Parkiera. A ty kiedyś byłeś mistrzem parkiera, czy nie? Czy to ktoś inny? Ja umiem, tylko że nie potrafię. O. To trzeba parkiera zrobić. A Karolek, jeszcze coś się zmieniło, czy to wszystko? Jeszcze próbowaliśmy, patrz. Tu masz tak, nie? I próbowaliśmy windę nową robić, ale... A, że nie. Ale... Wiecie, jaki jest sposób fajny na windę? Pistonami, które wypychają do góry. Jest taka winda z TikToka. Ona powstała jakieś, nie wiem, pół roku temu na TikToku. Ej, a my nie mamy magmy, nie? Nie ma. To jeszcze Netheru nie ma. W przyszłym tygodniu dopiero. Kurde, no to nie, no ja nie wiem, czy bym nie został przy tej windzie, dopóki nie będzie tamtego, bo tam to wtedy będzie wypychać przecież w sekundę, nie? No to tam jest najlepsza możliwa. Do pistonów nie dość, żeby zatniemy cały serwer, to jeszcze będziemy się męczyć z tym 4 godziny, żeby robić tę górę. To masz rację, że długo się ją robi. Jeszcze na taką wysokość, bo ta winda jest naprawdę spora, nie? Bo ją zrobiłem do spawnera, bo... Tak. Co tu robi Poxnis? Poxnis to moja dziewczyna. Ona tu mieszka? Moja też. Twoja też? To czy ja jeszcze? Nasza trzech? Tak. No, ale wy chyba... Mieszkamy w domu, a jakby nie można mieszkać w domu bez ślubu, co nie? Właśnie. Jak nie można? To... No, nie można bez... Bo ty zagorzały ten... Jak tak, to Yoshi powiedział bez... się... Yoshi na odcinku powiedział, że o, Szymka nie zostanie papieża, bo on zagorzały katolik. No, nieprawda, to ja takie rzeczy... A czemu nie mógł dostać papieża od zagorzałego katolika? Mógł dostać. Ja mam jeszcze tylko jedno pytanie, bo Karolek poddymia cały czas o mojej kobiecie na streamach. Czy on... ją w ogóle widział kiedykolwiek? Nie. Ale co to zmienia? Właśnie. No trochę... Nie może kochać... Trochę to zmienia właśnie, że... No wytypy w ogóle. No, nie widział jej nigdy? No. Myślisz, że Ariana Grande mnie kocha, a nie widziała mnie. A cię kocha, tak? Tak. A co jeszcze? Mam zapisany taki fragment, jak mówi I love you. A co jest? I myślisz, że co? Kurczaczki, a co? Jakie kurczaczki? Nie mogę reklamować tej firmy, ponieważ mnie zapłacili. Na K? Nie. Na N? M? Nie. Na M, dobra. Kochani widzowie, dlatego życzcie Szymkowi smacznego, żeby się udowił. Ja się z wami żegnam, ponieważ to jest chyba na tyle, prawda? Co? Nic. Przepraszam, macie rację. Zakrztusił, nie udławił, pamiętajcie, zakrztusił, no żeby się... Chodź. Jeszcze. Jeszcze coś? Donatorzy. O Jezus, nigdy nie chciałem robić topki donatorów, w sensie topki, żeby donatorów pisać na tabliczki, a to zrobiłem. Nie, tutaj popatrz. Tu są nasi wspierający widzowie. Jeżeli widzicie siebie, to napiszcie w komentarzach, tak, widziałem siebie, jesteśmy super i tak dalej. Tu muszę LEDy dodać na te kolorowe. Ej, tutaj chyba ty jesteś. Patrz. Zupgrade'owałem napis, jest kolorowy. Ale elektroodbyt jest w ogóle samotny tutaj, zobaczcie, elektro... bo tutaj ktoś pomylił i powinna być strzałka pod spodem w lewą stronę po prostu. I skąd ty masz LEDy, Karolek? Ja nie mam LEDów dla widzów, żeby dać, a ty masz LEDy? Do widzenia. Ale miałem 9 chyba. A były w skrzynce, wiesz, naszej. Aha. Okej. Do zobaczenia, widzowie. Zatem jak kopałem farmę. Pamiętajcie, życzcie Szymkowi smacznego. Ja się z wami żegnam, ponieważ zabrali mi LEDy, których dzisiaj na odcinku szukałem, znaczy na streamie szukałem chyba z pół godziny, naprawdę. Papa. I zostawcie suba, jeżeli wam się podobało. I jeżeli chcecie więcej odcinków z Szymkiem Minecraft, no i z Karolkiem, to piszcie. No, papa. Siema. Siema i smacznego, Szymku. Okay.